Przygotowania do sezonu 2024 ruszyły pełną parą. Mimo, że na emocje torowe musimy jeszcze trochę poczekać. Tak w okresie jesienno-zimowym zostało nam się emocjonować ruchami na rynku transferowym, a tych było naprawdę sporo. Dlatego też przypomnimy sobie dziesiątkę najlepszych transferów na nadchodzące rozgrywki. Miejsce 10. Krzysztof Buczkowski. Mimo nie do końca udanej końcówki sezonu w barwach Falubazu Zielona Góra, Buczek skończył sezon 2023 z czwartą najwyższą średnią pierwszej ligi. Teraz po wywalczeniu awansu z Myszami będzie próbował powtórzyć ten wyczyn w Bydgoszczy, do której to wraca po 11 latach. To właśnie w barwach Gryfów zaczynał on swoją ekstraligową przygodę w roku 2005, przejeżdżając w Polonii aż 7 sezonów. Czy po ponad dekadzie Polakowi ponownie uda wprowadzić się zespół z Bydgoszczy do ekstraligi? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Miejsce 9. Jamon Lidsey. Po 6 nieprzerwanych latach z bykiem na piersi, Australijczyk opuścił Unię Leszno. Ostatnie 3 sezony dla Jamona nie były najlepsze i możemy mówić o niewykorzystanym potencjale, szczególnie dlatego, że jeszcze w roku 2020 mówiliśmy o mistrzu świata juniorów. Teraz razem z zakończeniem wieku, który pozwalał mu startować jako zawodnik U24, będzie szukał odbudowy w nowym klubie, a konkretnie GKM-ie Grudziądz. Miejsce 8. Jakub Miśkowiak. Kolejny mistrz świata juniorów, który postanowił zmienić otoczenie, ponieważ w nadchodzących rozgrywkach Misiek będzie startował w barwach Stali Gorzów. Po świetnych juniorskich sezonach w Częstochowie, pierwszy rok jako senior nie potoczył się aż tak kolorowo i zawodnik Lwów zakończył go dopiero z 37 średnią ligi. Mimo tego może być to naprawdę duże wzmocnienie stalowców, którzy od kilku lat mieli problem z obsadzaniem pozycji U24. Miejsce 7. Nicky Pedersen. Trzykrotny mistrz świata po bardzo długiej i bogatej karierze w Ekstralidze postanowił zejść klasę niżej. Duńczyk, podobnie jak Buczek, po 11 latach wraca do swojego dawnego klubu, jakim jest pierwszoligowy Beniaminek Stal Rzeszów. To właśnie w barwach Żurawi Niki zaliczył jeden ze swoich najlepszych sezonów w karierze, wykręcając średnią powyżej 2,7 punktu na bieg. A teraz, jako niewątpliwie lider biało-niebieskich, będzie starał się o jak najlepszy rezultat na zapleczu Ekstraligi. Miejsce 6. Andrzej Lebiediew. Poprzedni sezon w Krośnie był dla Łotysza powrotem na najwyższy szczebel rozgrywek ligowych po 3 latach. Jednak swoim naprawdę solidnym występem być może zapewnił sobie miejsce w Ekstralidze na kilka kolejnych sezonów, ponieważ przynajmniej w najbliższej przyszłości zobaczymy go w Lesznie, gdzie może być nawet drugą siłą drużyny i wymazać złe wspomnienia z leszczyńskim torem, bo myślę, że stać go na naprawdę dobre punktowanie. Miejsce 5. Mats Hansen. Utalentowanemu Duńczykowi został ostatni sezon jako zawodnik U24, a spędzi on go we Włókniarzu Częstochowa. W poprzednich rozgrywkach Mats zaliczył spory postęp, co było widać m.in. na zapleczu Ekstraligi, gdzie w barwach Wybrzeża Gdańsk nie schodził poniżej pewnego poziomu, wykręcając średnio 2 punkty na bieg. Oprócz tego nowy nabytek Lwów zyskał rozgłos po świetnym występie w Grand Prix Wojens, pokonując wielu bardziej doświadczonych rywali. Kto wie, czy nie będzie to największa niespodzianka nadchodzącego sezonu. Miejsce 4. Piotr Pawlicki. Po dekadzie spędzonej w Lesznie Peter liczył na odbudowanie wsparcie Wrocław, gdzie jednak często przeplatał lepsze i gorsze występy. Teraz, jako iż Bartłomiej Kowalski skończył wiek juniora, dla młodszego z braci Pawlickich zabrakło miejsca, przez co przynajmniej na sezon 2024 zobaczymy go znowu obok swojego brata w barwach Beniaminka z Zielonej Góry. Czy kolejne przenosiny pomogą, czy jednak bardziej przeszkodzą Polakowi? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w kwietniu. Miejsce 3. Jason Doyle. Po spadku Wilków Krosno, których niewątpliwie był liderem, Australijczyk musiał szukać nowego otoczenia. Okazało się, że po odejściu Nickiego Pedersena zrobiło się miejsce w Grudziądzu. I tak oto mistrz świata z 2017 roku, razem z Maxem Frickiem, a także wcześniej wspomnianym Jamonem Lidseyem, będzie stanowić australijską siłę gołębi, którzy w najbliższych rozgrywkach, tak samo jak i w każdych poprzednich, mierzą w awans do playoffów. Miejsce 2. Jarosław Hampel. Dla małego, który zaliczył najlepszy sezon od 6 lat, zabrakło miejsca w motorze Lublin. Dlatego też czeka nas wielki powrót, który może się spodobać kibicom z Zielonej Góry. Tak samo jak, mam nadzieję, spodobał Ci się ten odcinek. Jarek po wywalczeniu 2 tytułów Mistrza Polski z rzędu dołącza do drużyny, z którą również w przeszłości wznosił puchar za wygranie ligi. Czy Polak nawiąże do najlepszych lat z myszką Miki na Kevlarze? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Miejsce 1. Wiktor Przyjemski. Od zawitania na zaplecze Ekstraligi, wychowanek Polonii spisuje się rewelacyjnie. Poprzedni sezon skończył on z najlepszą średnią pierwszej ligi, jednak nie wystarczyło to na awans Gryfów, przez co z końcem rozgrywek 18-latek pożegnał się z bydgoską publicznością na rzecz startu w najlepszej żużlowej lidze świata. I tak oto w roku 2024 jeden z największych talentów polskiego żużla pojedzie w barwach Motoru Lublin, z którym to będzie bronił tytułu Mistrza Polski. A dla Ciebie, który transfer podobał się najbardziej? Daj znać w komentarzu, a jeśli jeszcze nie widziałeś, to kliknij tutaj i zobacz 10 najlepszych momentów żużlowego roku 2023.